perfect. You have to be good. O kurde! Don't forget that. Dostałem przypadkiem achievement. Dobre dziecko, rozumiecie? To ja jestem dobrym dzieckiem. Pomyślmy, że jestem Daisy Sosnowski i chyba musimy ją w tym momencie wyprowadzić z błędu. Ja chciałem zobaczyć, co się stanie, jak kobita przyjdzie i zobaczy, że jesteśmy dalej zamknięci tutaj. Okazuje się, że ona tutaj nie wchodzi. Jesteśmy bezpieczni. To jest nasze bezpieczne miejsce, czyli my nie musimy nic zrobić. Możemy tutaj tylko siedzieć i czekać na śmierć. No albo po prostu możemy wziąć książkę, otworzyć to, wyrzucić to tutaj, żeby ona sobie tam poszła, a następnie stąd wyjść. Pewnie sobie pomyślicie, Przemek, czemu nie wyszedłeś od razu do... Uwaga, uwaga, czekajcie, skupienie, bo pomyliłem miejsca. Czemu ja poszedłem od razu do tego naszego schronu, bunkra? Otóż najważniejsze jest to, żeby w tym momencie odnaleźć jak najszybciej bezpiecznik, ponieważ naszym celem jest teraz wykonać kolejne zadanie, które nam zleci niebieskoręki. No nie niebieskie kolanko na szczęście, ale niebieskoręki też w sumie nie brzmi zbyt zachęcająco. Musiałem przez chwilę ogarnąć, w jakiej rzeczywistości żyję. Cyk, cyk, cyk. I w tym momencie mamy już zasilanie, a to oznacza, że możemy stąd bezpiecznie wyjść. I my musimy w tym momencie odnaleźć ten graal, święty graal, cokolwiek to tam jest. Ponieważ bez tego będziemy mieli problemy później, bo trzeba to zanieść, żeby dowiedzieć się w ogóle, gdzie mamy iść. Ale jako, że już tutaj jestem, o, to już jest otwarte. Tak od razu, więc nie trzeba tam drugi raz klucza brać. Więc ciekawe, czy tam mógłby być ten gral, ale na razie potwieramy sobie wszystkie te dodatkowe drzwi, które pozwolą nam chodzić w tej szkole dookoła. Jest to bardzo ważne, bo to jest chapter trzeci. Tak dzisiaj z buta tutaj weszliśmy, jak gdyby nigdy nic. Ale nie będę 14 razy zaczynał tej gry w intro, prawda? Znaczy w menu głównym. No i teraz pytanie, gdzie to faktycznie będzie? Nie no, serio, bo to jest taka lokacja losowa. Nie wiem, czy te kwiatki nie są podpowiedzią właśnie, gdzie możemy to znaleźć, ale nigdy nie wiadomo. Chyba nawet są podpowiedzią, bo zobaczcie, one tam też rosną, jak dobrze pamiętam, więc ten graal, ten kielich może być po prostu w miejscu, w którym pojawia się, tak jak mówiłem, niezapominajka to jest chyba, jak dobrze kojarzę? Przejdźmy sobie tędy, bezpiecznie, ponieważ wszystkie inne drzwi, które były potrzebne, już są otwarte. Te są jednymi z najważniejszych, właśnie ze względu na to, że jak stąd wyjdziemy i będziemy musieli przed nim uciekać, no to mamy już takie miejsce, żeby się przedostać dalej. Ale na razie wracamy do naszego pokoju grzecznie, bo jesteśmy grzecznym dzieckiem, dostałem za to achievement, więc jest to istotne chyba. Cyk, cyk i cyk. I znowu zamykamy, zabezpieczamy się i weryfikujemy, gdzie nas gra zaprowadzi. Bo teraz pytanie, nie, raczej będzie to po kolei. Raczej to powinno być po kolei, tylko ciekawe, co będziemy musieli zrobić. Skoro eksplozja na wysokości już jest za nami, mamy kawałek maski, to teraz idziemy do kolejnego chaptera. Słuchajcie, co to jest? Za miejsce? To jest klucz. Jakiś podziemny wyścig teraz mamy. Trzeba się było napisać, dlaczego to jest klucz. To jest biały klucz. Aha, biały klucz, fajnie. Czyli musimy znaleźć jakieś podziemia, które są zamknięte. Myślę, że jestem tutaj jednym z najstarszych. Ta zła zakonnica nie ma dla nas jakiejkolwiek łaski. Lubi po prostu to i bawi się nami. Cieszy ją po prostu to, że nas odczłowiecza tym, że mamy na sobie maski. Wygląda na to, że jeżeli wszystkie rzeczy, które spadną z dziury, zostaną przez nas wyprane i wypracowane, to ona da nam jedzenie. Ale praktycznie zawsze jesteśmy głodni, więc musimy polować na zwierzęta. Czy ktoś nam pomoże? Czy wróci kiedyś ten dzieciak z niebieskimi rękoma? Znowu się tego przestraszyłem. Akurat w takim momencie muzyka jeszcze tutaj zaczęło migać światło. No jeszcze niebieskie kolanko, jak przyjdzie, to już będzie super. A wiecie co? Nie mam zielonego pojęcia, gdzie mamy iść teraz? Serio. Zero pomysłu. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to jedne drzwi. Ale nie jestem pewny, czy to tam będzie. Oj, spadło. No to fenomenalnie, to ona zaraz może tędy równie do... Aj, super, jeszcze więcej, niech tego spadnie, nie? To ona sobie przyjdzie. No, przyszła akurat w takim miejscu, w którym nikt by się jej nie spodziewał kompletnie, prawda?
A? Czyli on nas poprowadzi do labiryntu. Dziękuję ci bardzo, zakonnico, za takie informacje. Są dla mnie bardzo przydatne. Tylko pytanie, którędy by... Tu! To może być tutaj. Nie, czy nas dalej goni? Nie. Nie, nie goni nas chyba. Nie, to nie te drzwi. Ale to musi być gdzieś tutaj w takim razie, no bo... Albo tutaj niżej. Tylko, że te są otwarte z drugiej strony dopiero. Dobra, czyli o tych jednych drzwiach zapomniałem, ale to spokojnie, zaraz te tam szybko przejdziemy. Chociaż nie, tutaj nie mamy jakiegoś skrótu przypadkiem? Nie, nie mamy tutaj skrótu. Skrót jaki jest, to tutaj na zewnątrz ewentualnie. Gdzie przejdziemy sobie przez okno i wejdziemy do pralni. I tam może coś będzie. Ewentualnie tutaj jeszcze przelecimy przez wszystkie kłódki. No jest podpowiedź, że ewidentnie tutaj coś będzie trzeba zrobić w science. Czyli będzie nam potrzebny jakiś kodzik. Oj! Znowu mi coś spadło na łeb. Te drzwi nie, bo one nie mają kłódki. Te? Nie, to jest klucz z bunkru jest nam potrzebny. To tam jest jeszcze bunkier? Tu nie. No te oczywiście, że nie. Te są zamknięte z drugiej strony. Więc to odpada. Chyba, że w piwnicy były jakieś drzwi, ale nic sobie takiego nie przypominam akurat. Tu jeszcze ewentualnie. Nie, tutaj jest tylko przejście w jedną stronę. I w sumie zrobiliśmy kółko, a to oznacza, że nic, a nic się nie dowiedziałem nowego, więc trzeba znowu wyjść. Kładka, kładka, kładka. I teraz będę patrzył tylko w ziemię, aż w końcu ona mnie zabije, nie? Gdzie to mogło być? A może to jest w tym pokoju tutaj? Jest tu! O, spadło mi coś. O, oświeciło mnie dosłownie. Dobra, słuchajcie, musimy wytrzymać w takim oświetleniu, bo jeszcze nie przyszły rolety od roku. Mamy kodzik. To tylko tyle potrzebowałem kodziku. 5073. 5073. I tu będziemy mogli zacząć cały ten wyścig. Ale to ja wiem, jak to się skończy, bo już takie coś raz zrobiliśmy. 5073. Okej, to idziemy do tamtej salki. 5073, poszukaliśmy tego długo. Jakoś wyszło. Ech. 5073. Czy ona tutaj zejdzie? Wydaje mi się, że nie. Ostatnio czego potrzebowaliśmy, to buty na speeda. Mogę ewentualnie kucnąć i udawać, że mnie nie ma. Mogę ewentualnie dostać w łeb. I też udawać, że mnie nie ma. No to nie chcę zmienić już. Myślę, że to już moja ostatnia śmierć. Dzień trzeci. Jeszcze czwarty cały i piąty. Piąty to już nie jest śmierć, ale to tam wiecie, taki szczególik. Ale jasno się zrobiło, normalnie. Oświecony Disowski. 5, 0, 7. Prawie mnie zapła. Dobra, obejdziemy to raz. Nie, nie działa to. Cyk, cyk, cyk. O, te są otwarte fenomenalnie. 5073. Cyk. Mogę tu się schować gdzieś? Ocean container. Będziemy robili podkę prędkości pewnie. Potrzebujemy oczu, kurczaka. Rtęci. Chowaj się. Nie wiem czego jeszcze. Co to jest? Przepychaczka do kibla. Nie, 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 nie. Będziemy przepychać kibel? Ja jestem dobrym dzieckiem, idę przepychać tylko kibel. To było tu, nie? Jop. Ale zaczęło mi ciąć? To chyba nie tak miało wyglądać. Chyba do kogoś powinien przyjść gówniany zabójca. Dobra, tak na poważnie. Mam tutaj gdzieś uryna. Co ja tu mam zrobić? No active quest? Jakaś podpowiedź? Czy na dole była? I nie wiem. Little fish. A może to mam wziąć po prostu?
Nie mogę tego użyć. Metoda prób i błędów zawsze może być. Czekajcie. Bones, guts, eyes. A, dobra, czyli wszystko mamy na miejscu. A, czyli potrzebujemy oczu. Ho. Ho? Ho, a jak dam... Moment. To... dajemy tu? Niepoprawne to jest. Kurde, idzie tutaj Franca. Albo i nie. Dobra, bo ja tutaj tylko lekcję odrabiam. To coś się gotuje. I tutaj będzie się też coś gotowało. I później coś tutaj. Dobra, co ja tutaj wrzuciłem w ogóle? Czerwone. Little feet. Małe nóżki wrzuciłem. Możliwe, że to będą nóżki kurczaka? How about chickens? Chickens. Tutaj co jest? Które liście? To takie specyficzne, zwykłe liście. Znaczy to no, nie specyficzne, Przemek, idioto. Czyli co, dajemy tu? Ale to nie jest liquid. Czyli to dajemy tu? Okej! Ale duża głowa, Przemek. I teraz oczka. To nie jest to. No to i tak będzie zła w tym momencie. To teraz co, dodajemy tu? Nie, bo to są nóżki. A teraz zobaczyłem, że tam są nogi, czajcie to. Krew dajmy na wszelki wypadek, krew, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ups. Pierdziel dyłu. Teraz to już musiała usłyszeć. Teraz to już usłyszała na pewno, nie? Dobra, to ja już wiem, co mam zrobić. Jak zwykle duża głowa, Przemek się nie rozejrzał na początku. Ej, to jakieś tajne przejście jest. O, patrzcie, tajne przejście. Masz to posunąć jakoś? Hmm. Potrzebujemy tego. Dobra, potrzebujemy oczu. Oczy dajemy do tego. No nie mogę tego dotknąć na razie, nie? Oczy dajemy do tego. Hop. Sorka nie widzi, co się dzieje, nie? Ona nie jest w stanie ogarnąć tej rzeczywistości, w której się znajduje obecnie. Moment. Ups. A znowu będzie buba, tak mi się wydaje. Mamy oczy. Mamy liście. Tu są kości. Coś mi nie pasuje. No co mamy? Tu mamy cztery rzeczy, a tutaj jest tylko trzy możemy naraz gotować. Dobra, ale mamy tak. Mięso tak jak... Ale to oczy to chyba nie będą. Chyba to nie będą oczy. Oj, była tam. Czyli mamy to. Million size Mercury, ale tego nie można pić. Rdęci się nie pije, halo. No zobaczymy, co to będzie z tego. Nie, 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 nie. Słuchajcie, takie rzeczy to nie można mówić. Nawet znaczy nie można mówić. Nie można takie rzeczy pokazywać. Nawet. Przecież... Rtęć to jest jedna z najbardziej trujących substancji, z jakimi można się styknąć. Oni takie coś zrobili. Mam nadzieję, że my tego nie musimy pić, czy coś. Wyobrażacie sobie, ogląda to jakieś, znaczy wiecie, gra sobie w to jakieś dziecko i myśli sobie, o rtęć. Ale tak nie wolno, nie, 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 słuchajcie. Zgubiłem jeszcze jedną rzecz. Tu jest. Cut mixture. Nie wiem, czy właśnie tej potrzebujemy. No chyba, że to nie jest dla nas? No nie wiem, no my tego wypić jako tako nie możemy. No
No i mamy jeszcze grzebień. Nie wiem co, do czego jest nam potrzebne w tym momencie, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, o, jeszcze Franza się znalazła. No miksturę się zawsze wypija, nie? Ale w tej miksturze jest rtęć. Nie mądre to. Głupie to jest w tym momencie, ale... Chyba, że coś przegapiłem. Ale wolałem to z góry powiedzieć, żeby ktoś nie miał nigdy jakiegoś durnego pomysłu. Chyba jest nawet taki przypadek jeziora, które jest zatrute w pełni rtęcią. I kąpiel w nim oznacza śmierć. Coś mi się kojarzy, mam taki prześwit w głowie, ale do końca nie pamiętam, o co może mogło chodzić. Ej, a tu w ogóle była notka. Mieliśmy questa. Cut edge. Faktycznie to mamy wypić? Wiecie, jest rano dzisiaj, jak widać zresztą za mną. I chyba nie ogarnąłem za bardzo, czyli w tunelach znajdziemy tak. Recepturę. Oraz chyba menażkę? Która nam pomoże? Bo to są te tunele, o których była mowa, mam nadzieję. Czyli może Filip ma. Ej! Zamknęli nam to. Ej, czyli ja tu mogę gdzieś wejść? Gdzie jest otwarte? Aha, tu jest zamknięte. Znaczy, gdzie jest otwarte? Gdzie było otwarte wcześniej? O! Mamy jedną rzecz, która była potrzebna. I to by było na tyle, jeżeli o to chodzi. A! Okej, czyli kolejne się zamknęło. No a teraz szukamy w takim razie menażki, która tutaj powinna być. Zanosimy to do naszej lokacji, gdzie jest ta winda. Czyli tak to nam się wtedy zamknęło. A tak to my tutaj menażki szukamy. W takim razie. No to będzie speedrun szukania. Filip, na pewno masz menażkę, tak mi się wydaje. O, ale przycina teraz. Nie wiem, co to za końca on teraz robi, ale chyba testuje możliwości silnika, na którym ta gra stoi. A ty, Mendo, jak tutaj wyszłaś? Czyli co, tu można ją w tunelu zamknąć, teoretycznie. Ale jaja. Możemy zakonnicę tutaj zamknąć, na zawsze. No bo ona tutaj nie powinna wchodzić, teoretycznie. Masz menażkę? To jest menażka? Tak, to jest chyba menażka. Jest za nami. A teraz trzeba wszystko pojedynczo tam zanieść. Jak ja nie lubię pojedynczo zanosić rzeczy, jeszcze sobie... O, dobra, no może stąd jakby co, nie ma nic takiego, czego ona by nie mogła zrobić. Więc tak, musimy zaliczyć teraz 3 kursy. Ale to dosyć blisko mamy, więc spoko. Co prawda poszedłem nie tędy, ale moment, big brain time. Przejdziemy tędy, bo na nas będzie tam zaraz gonić, więc nie ma sensu ryzykować. Także sobie tutaj grzecznie przejdziemy. I wyjdziemy sobie... W sumie tędy możemy przejść. Przejdziemy tędy i będziemy mieli jeszcze bliżej. Czy będziemy mieli taki fajny skrót? O! No! Jeszcze szybciej będzie, jak... W sumie teraz nie wiem, jak byłoby najszybciej. No, raczej tutaj sobie siedzi. A my musimy teraz wrócić tędy. Dobra, jedziemy po kolei teraz. Czyli... Nie, to nie 3 kursy, tylko ile? Menażka, bo została, a pierniczy jeszcze ta szota, czyli 4 kursy. Tu mam Wojrek pewnie jakiś speedrun walnie z tego, bo latanie w tej weftę to będzie koszmar. No! Filipa, to to ci? Filipy nie ma! Jest szota. Ej, to mamy wszystko! Tylko jeszcze potrzebujemy... jednej rzeczy. Masz, trzymaj sobie to na miejsce po to. Myślisz, że... Ja będę latał i za ciebie sprzątał cały czas?
Teraz najlepiej, jak nam to poza mapę gdzieś wpadnie, nie? Nie! Dobra, otwarte. Już myślałem, że się nie otworzą drugi raz, nie? To jest najgorsze uczucie. Nie robicie coś z przyzwyczajenia, chcecie zamknąć drzwi za sobą, a tutaj lipa. Mam raczej tylko ta receptura i wrócimy tutaj za niedługo, ostatni raz. Nie wiem, co ja zrobiłem w tym momencie za okrążenie, ale to na pewno nie tak, jak miało wyglądać. A pohałasujemy, dostanie pierdolca kubita i... widzą święty spokój. Albo demoniczny, chociaż to już nie taki spokój. I patrzcie, jaki speedrun można robić dzięki temu. No i ostatnia rzecz. Szczota plus menażka. Ona wygląda jak pojemnik na wodę święconą bardziej niż menażka, ale... to w sumie tyle i mamy tą miksturę. Tylko nie wiem, po co ta szczotka jest do tego. Po co nam... Dobra, nieważne. Jo. Czekamy. Kucnąłem, żeby tam nas nie zauważyli. Ale chyba nie zauważy nas nikogo, nikogo tutaj nie ma. Zrobione. Dobra, jedzie do góry i teraz powinno się pierwsze zadanie też zrobić dobrze. Ciekawe, ile my możemy tego użyć naraz. Wolę nie testować, mój klacz jest z dala, klacz moja palec jest z dala, w tym momencie jak najdalej. O, przyjechała. Ojej, nie zdążę oczywiście. Dobra, to będziemy sobie biegać. Dobra, dla nas już nie zauważyła. Czyli tak, od razu trzeba iść w dół, jak najszybciej. Teraz. To nie tu. A się pomyliłem od razu. W prawo, w prawo, w prawo. To nie tu. To tu? Nie, to nie było tu. Dobra, chyba mamy nieskończoność tej podki. Coś trzeba, co trzeba będzie sobie robić co jakiś czas. Nie, no. Nie, to nie było tu, na szczęście. Nie, to nie było tu. Nie było tu, Przemek. No a wiecie, skleroza to nie zapamiętam za bardzo tego. Czy tak tu jak wejdę do góry, to jest zamknięte. Ale to nie to przejście. Tu jest też zamknięte. Tu jest Filip. A tu się z nami wtedy zamyka. Tym razem idziemy w lewo, w lewo, w lewo. W lewo, w dół. W lewo, w lewo. W lewo, Filip. Nie, kurde! A, Filip mnie zmylił, bo sobie go ustawiłem jako... mój, wiecie... kurcze, jeszcze znowu to samo. Bo pomyślałem sobie, że Filip jest moją wskazówką, a nie jest, jest odwrotnie, on mnie... zmylił. Ej, potion is empty. Mamy ostatnią szansę. No nie. Chociaż? Chociaż? Nie, idiotu! Byłeś tak blisko! Musimy ją napełnić w laboratorium, ale to w takim razie musimy wszystko przynieść jeszcze raz. No nie, no zaś zamknięte drzwi.
Jest! 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 Give me that. Aż myślałem, że będzie 20 raz trzeba tam wejść. Kobieta czerwień tu się nigdy nie podoba, bo nie, że ona jest raz nie wejdzie. O, dalej jestem szybki i szybki jak błyskawica. Wciu, 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 wciu! Dobra, zamykamy to. I kolejny odcinek będzie po weekendzie oczywiście z Evil Nun. Jakby co? Kolejna część maski została odblokowana. The Maze Challenge. I teraz trzeba będzie go szukać przy kolejnej lokacji, mam nadzieję. Przy tych niezapominajkach, czy co to tam jest. W każdym razie, mam nadzieję, że się spodobał. Widzimy się kolejnym razem. Po zobaczenia i cześć!